Czuję, co się święci, opętał ich zły duch. Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. Ta noc karę są sprzyja, miłosny tchnęła czar. W tej sytuacji romantycznej, co będzie strach się bać? Miłość rośnie wokół nas, w spokojną, jasną noc. Nareszcie świat zaczyna w zgodzie żyć, magiczną czując moc. Jak mam i wyznać miłość, jak wytłumaczyć mam, kim jestem, co się stało, naprawdę nie wiem jak. Jest tak zamknięty w sobie, lecz nie uwierzę, że nie będzie królem, skoro ma królewski ton i gest. Miłość rośnie wokół nas, spokojną, jasną noc. Nareszcie świat zaczyna w zgodzie żyć, magiczną czując moc. Chodź. Miłość rośnie wokół u nas, jej zapach jest tuż, tuż. Kochać to, pokonać troski swe, przetrwać pośród burz. Jeżeli on zakocha się, to nasze sielskie dni odchodzą już i nie ma rady, już po nim czas na łzy. Hejka, kochani, w ogóle matka się troszkę ogarnęła od pierwszego ujęcia. Śpiewaliśmy sobie z Antosiem. Znaczy, głównie ja śpiewałam. Nie, to się oglądałaś. Weź ten pędzelek i sobie pomaluj na tej macie. Olej, Antoś ma taką fajną matę, za chwilę wam pokażę. To dostał, jak był malutki jeszcze. Jeszcze do tego jest taki flamaster, taki pisak. A gdzie jest ten pisak, Antoś? Tym pisakiem się lepiej maluje potem. Idź zobacz tam na górze, czy nie ma tego pisaka. Nie ma. No i Laurcia śpi. A nas przegonił deszcz, bo zaczęło padać znowu. Już ta pogoda jest po prostu masakryczna. Tyle, co powiedziałam, graliśmy w piłkę z Antosiem i tyle, co powiedziałam, że weźmiemy sobie i pojedziemy na rowerach na budowę. Skontrolować, jak tam jest. Dobrze, że we wtorek montują te drzwi, bo ja nie wiem, bo trochę nam leje tam do środka, wiecie, na tą. Tylko, że tam w garażu akurat to i tak, wiecie, jeżeli będziemy coś robić, jakąś posadzkę, to na samym końcu i to mąż sobie będzie już robił. No, na razie się temu nie oddajemy. Chyba, że będzie chciał jak zrobi w domu. No i tak jak wam mówiłam, to zaczynają na... Nie mówiłam wam, no chyba nie mówiłam wam, bo chyba w końcu tego vloga nie dodałam. Ale za półtorej tygodnia wchodzą nam panowie, będą robić elewację. Właśnie mąż wróci, no to fajnie, to sobie z nimi wszystko pouzgadnia, no bo potem jakby jechał, to no wiecie, ja bym znowu została z tymi, wiecie, tam nie wiem, z płaceniem i tak dalej sama. A tak to oni to będą robić. Później mąż będzie musiał zrobić filary, bo filarów im nie zlecali. No i tyle w temacie budowy. Także czekamy, aż zrobią. Zobaczycie, jak się ten dom w ogóle zmieni, jak go otynkują. Co? Nie. Aha. A ty to wyciągnęłaś z lodówki? Nie. To skąd? Było na górze, na szafie. No ale lodówka jest zamknięta, tak? Tak. Zresztą ona pika, jak jest otwarta. No to daj, otworzymy, zobaczymy, co tam w tym Kinder Joy masz. Dobra. To trzymaj, nagrywaj mamę. Tak, trzymaj. Przed sobą. O. Ale tak, żeby mamę było widać. Trzęsie ci się to obraz. Mm.
gdzie jest zabawka? Tu? To. W tej części. Oj. O matko, znowu te... Nie lubię tych potworków. Z tego. Co wymyślili takie? No da, buba. Daj. Nie nadajesz się do trzymania. Nadajesz się na spadę. Powodzę, jaki ten wiatrak wygląda taki brudny w tym. Bo jest przykurzony. Ale... A po co to nie trzeszcie tak szybko? Mega brudny się wydaje. A po co to nie da się spiąć? No dobrze, a co to w ogóle jest? Aha, no to jest fajne. To by się mamie przydało. To jest fajne, powiem wam. Wiecie, co to jest? Zgadnijcie, co to jest. To jest na słuchawki, żeby sobie na to zawinąć słuchawki. Fajne. Wiecie? Zawijacie sobie w to słuchawki i nie plączą wam się. Fajne. Mama sobie to weźmie, co? Na słuchawki? Nie? Nie dasz mi tego? To po co ci to? No tak. Jak ty nie masz słuchawek? Ej, dzień. Zobaczymy, co tam jest. Widzicie? Zobaczymy, jaka niespodzianka. Co się stało? Mama, co jeszcze ma na czerwono? Pokaż. No tu jeszcze nie dokończyłeś. Tu pod samą obrożę musisz mu pokolorować. No wiem. No ładnie, staraj się. To potem pokażemy, jak pokolorowałeś. Ale ty nie do końca. Ja koloruję do końca. A ja szybko pokoloruję. No ale wygląda dziwnie ten logik. Tak, mama jest leworęczna, bo zawsze jak coś ten, to wszyscy piszą, że jesteś leworęczna. O, pod mamą? Mama lewą ręką. Nie? Tak. Mama inną ręką maluje. Widzisz, ty malujesz tą, a ja widzisz tą lewą. Z lewą. No. Mama. Źle malujesz. Źle? Nie no, mama tak po prostu maluje. Patrz, jest co tam jeszcze mam na czerwono? Było to trochę uciążliwe w szkole. Bycie leworęcznym, bo się rozmazywało pióro. Musiałam mieć takie specjalne. Nierozmazywalne. Patrz. Wziąłeś mi kredkę i widzisz, mam teraz kask taki. Tu trochę jaśniejszy, tu ciemniejszy. Mam wam pokazać? Patrzcie. No pięknie. Pięknie. Ślicznie. Widzicie, jak on ładnie koloruje? Ja też! Ale ładniej pisakami wychodzi. No, ja się już pokoloruję. My se kolorujemy. Paw Patrol. Przypadł. Kochani, my ruszamy po naszego tatę. Wycieczki sobie jedzą z tyłu. Kolusia mi się trochę ugryzła sobie za dużo frytki i tak mi się zakrztusiła. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby ona jadła te frytki po drodze. Ale dobra, no nie zdążyła zjeść obiadku ze względu na to, że musiałam ją wręcz obudzić, zanim żeby wyjechaliśmy. Nie zostawię jej z moją babcią, ale jedziemy, już jest 5:55. Nasz tata ma być na 16:30, ale to sobie dojedziemy. Boże, idzie 5:55, mi źle zegarek idzie. Nie, mam na lewo ubrany, do góry nogami mam zegarek ubrany. No i jedziemy po niego. Pytałam się go, czy pewnie będzie chciał iść od razu na budowę, bo on nie widział wylewek i tak dalej. A on mówi, nie, jutro zobaczę sobie. A mówię, no to dobra. To sobie jutro zobaczę, a jutro muszę sobie jeszcze skoczyć na hurtownię, tutaj mamy taką. I kupię sobie żel, bo zobaczyłam dzisiaj, że tego żel do paznokci. Bo mam tyle, że starczy może na raz jeszcze. Więc sobie kupię, a jest bardzo dobry. Kochani, mamy już dzień następny. Tata wrócił, był z dzieciakami zobaczyć, jak tam nasz montaż drzwi. Później tam pojedziemy i wam pokażemy. A ja wam pokażę teraz materiały, jakie do mnie doszły i jakie nowości są u mnie. Dobra? No. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zobaczycie, jeżeli nie, no to musicie sobie przesunąć. Z nowości materiałowych to nowy kwarcowy róż, ale wiecie co, to jest trochę bez sensu to pokazywanie wam, bo te kolory są zupełnie inne w aparacie, a na żywo one są przepiękne, chociażby ten błękit.
On jest tak piękny, tak głęboki, tak pastelowy, tak piękny, że sobie nawet nie wyobrażacie. Bardzo mi się podoba ten błękit, którego nie widać. Prześliczny kwarcowy róż, troszeczkę inny odcień niż miałam tego. Ten zresztą też jest nowy, to jest z innej firmy, ale obie są innej hurtowni, ale oba są piękne, także to jest nowość, jeżeli chodzi o dziewczynki. Kwarcowy róż, jeżeli chodzi na czapki. Błękit dla chłopców, no i dla dziewczynek. Navy, taki wiecie, marynarski kolor wojskowy. Wojskowy taki granat. Mięta, ponieważ mi się skończyła. Czarny, no to też dla chłopaków i dla dziewczyn. Bordo, które myśmy nosili, które w ogóle nie jest takiego koloru, jak wy go widzicie. To jest ciemne, piękne, soczyste, no przepiękne, głębokie bordo w kolorze wina, czego tutaj no po prostu nie widać. No niestety nie jestem w stanie wam tego pokazać. I róż. Bardziej na zdjęciach będzie to widać. Pierwsza nowość u nas to będą takie jesienne, wiosenne też czapeczki. Tą uszyłam dla Laurki na próbę i super wyszła. Widzicie, w środku zrobiłam taką fioletową. Myślę, że to bardzo ładnie wygląda. Także pierwszy wzór będzie taki. Mam jeszcze trochę materiału, także jakąś czapę, chodzi mi bardziej o ten wewnętrzny, uszyję, ale muszę jeszcze domówić właśnie ten fiolet, o którym chyba po prostu zapomniałam. I taki pierwszy model już możecie zamawiać. Ona różni się od tych prążkowanych, jeżeli chodzi, wiecie, o budowę swoją, to tym, że nie będzie tak odwijana. Logo będzie miała tutaj naszyte, właśnie muszę naszyć, ponieważ logo też do mnie doszło, nowe metki. A tak, to tu jest uszyta tak samo jak tamte, no i jest wiecie, z dwóch różnych materiałów. Tak wygląda, zresztą zobaczcie sobie zdjęcie, jak Laurcia w niej wygląda, jest urocza i naprawdę posłuży długo. Kolejna nowość to wzorzyste turbandy. Motylków nie będzie wzorzystych, bo uważam, że ten projekt, który jest moim autorskim projektem, najpiękniej wygląda w gładkich albo prążkowanej bawełnie. Nie widzę go absolutnie w, wiecie, w jakichś wzorzystych, chyba że w jakichś panterkowych albo zwierzęcych wzorach. To jeszcze tak, ale jeżeli chodzi o takie wzory, no to nie widzę go, ale turband super wygląda i zobaczcie, 45-50 i uwierzcie mi, że naprawdę ta opaska posłuży wam tak długo. Laurka ma 16 miesięcy i ten rozmiar jest na nią dobry, a Antoś ma 4 lata we wrześniu i też na niego ta opaska jest dobra. Oczywiście on nie chodzi w tej opasce, tylko mówię o obwodzie główki, na jaki on pasuje. Także zobaczcie, jak długo może wam posłużyć taka opaska, jeżeli będziecie się z nią dobrze obchodzić, jeżeli będziecie ją prać w 30 stopniach, najlepiej nawet ręcznie wyprać sobie coś takiego, wysuszyć i naprawdę bardzo długo posłuży. To jest rozmiar 40, znowu 45, taki malutki. No. Piękny wzór mehendi, mam nadzieję, że on się jeszcze pojawi, bo no. I zobaczcie, to jest taka jedna, jedynym rodzaju, bo w zależności jak materiał się wytnie, to ta wygląda z tyłu tak, ta wygląda z tyłu tak, także no to już jest w zależności od tego, jak się uda, ale obie są przepiękne, przecudne, no i liście bananowca również. I nowość, którą wymyśliłam, to jest prototyp, zaraz go wam pokażę. To jest prototyp, ale powiem wam, że bardzo udany. Jedyne, co będzie zmienione w tej opasce, to to, że tego szwu tutaj nie będzie. Myślałam, że on się po prostu schowa, ale się nie udało i on, ten szew będzie ukryty tutaj gdzieś, no nie będzie w ogóle widoczny. To jest szew po prostu po przełożeniu materiału, no i trzeba tak, wiecie, z zewnątrz zszyć materiał po złożeniu go. Także tego szwu nie będzie, on będzie ukryty tutaj w środku gdzieś w tej opasce, z tej strony na wiązaniu. I taka oto opaska z dużą kokardą, szyta też z podwójnej części, tak jak turband, tylko po prostu inaczej wiązana. Można ją nosić tył naprzód też, też bardzo fajnie wygląda, to jest przód, ale można ją obrócić, przesunąć i węzłem dać na główkę dziecka, a tył wtedy jest taki związany, tak, no, zobaczcie, no,
podoba Wam się, mam nadzieję, że tak. Zobaczcie sobie też zdjęcia i ta opaska będzie w cenie turbandu, myślę, na razie też 39 zł, bo podobny nakład pracy jest, także na razie to jest naprawdę dobra cena, 39 zł za te opaseczki plus 5 zł dopłaty, jeżeli chodzi o rozmiarówkę dużą. Szyję też dla maleństw, także zapraszam serdecznie. Teraz tutaj Wam wyświetlę mój Instagram i Facebook, na którym możecie pytać o wzory i tam pojawiać się będą nowe wzory też, między innymi czapeczek, no, które są śliczne. Zapraszam. No i czekam jeszcze na jedną przesyłkę materiałów. Tam będą gładkie wzory też dla chłopców. Tak na początek, nie pamiętam dokładnie ile, ale bodajże 3, ale będę oczywiście też domawiać, tylko wiecie, no niestety, ale materiał jest drogi i to też troszeczkę kosztuje, więc tak stopniowo będę wprowadzać po prostu nowe wzorki. Ale dla dziewczynek też będą bardzo ładne, też zamówiłam nowe wzory dla dziewczynek, także no zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Dajcie znać, może w ogóle macie jakieś pomysły na wzory, coś co by Wam się podobało. Ja już tak naprawdę było tyle rzeczy, mam tyle pozaznaczane wzorów, które chciałabym wprowadzić, że nawet nie pamiętam, które zamówiłam. Dla chłopców wiem, że będzie na pewno taki komiksowy wzór i co jeszcze dla chłopców, no i nie pamiętam co jeszcze dla chłopców zamówiłam, naprawdę, bo wypadło mi już to po prostu z głowy, bo zamawiałam z 3 hurtowni i no i akurat te wzorzyste jeszcze do mnie nie doszły. Kasia, ja chcemy zrobiła w gorszku. W ku filiżance. Dobra, bo ja to chciałaś nie... małą. No usadź się tą krupę. Lupę, chlupę. Krupa, Joanna. Joanna krupa. Siadaj. Joanna Krupa, jaka to Joanna Krupa z takimi wyobijanymi kolanami? Zostaw dziecko z ojcem na chwilę. I kolano starte. Ona wygląda na 2 lata. No, no, no. Niewiele jej brakuje. Masz, chcesz tego rogala? Ściąg se ten kapelusz, tak. Nie, kapelusz rzuciłaś. Antoś, z daleka od tego. Jesz loda. Uciekaj. Nie! Masz. Nie tego, tego. Masz. Zatkaj się na amen. Proszę. To zdrowe żywienie dzieci. Nie, musisz złapać. Kochani, jest już dzień kolejny, kolejny. Ale ja przychodzę tylko się z Wami pożegnać. Lusia sobie tu jeździ. Nie odzywałam się już do Was później, no bo wróciłam późno od koleżanki, a na drugi dzień pojechaliśmy do Ikei. Antoś jest u dziadków, Laurcia też wczoraj była u dziadków, to znaczy już późniejszym popołudniem żeśmy ją odebrali, chyba nawet o 16 żeśmy ją odebrali. Jakoś tak. Jeszcze posiedzieliśmy na chwilę i wróciliśmy na wieczór do domu. No. A dzisiaj nowy dzień, nic takiego się nie będzie dzisiaj działo, ja będę za chwileczkę sprzątać, mąż pojechał załatwiać swoje sprawy, z lalulką pobędzie na chwilę moja babcia, no i dzisiaj wracają moi rodzice, dzisiaj nie będę nic nagrywać, bo mam trochę vlogów do ogarnięcia i jak Laurka pójdzie spać, to po prostu chciałabym się tym zająć. A w Ikei właśnie, bo minęłam ten temat, byliśmy, żeby po prostu zorientować się co jak z kuchnią. Myślę, że jesteśmy już 100% zdecydowani, powybieraliśmy sobie rzeczy, poczytałam blogi, opinie i tak dalej i jesteśmy na bank zdecydowani na kuchnię z Ikea. Już mamy chyba wszystko wybrane, także... No, kwestia zaprojektowania, musimy sobie termin zarezerwować na pomiar, nie chcemy robić sami pomiarów, bo potem wiecie, coś pójdzie nie tak i będzie, że
wiecie, na nas, a tak to niech przyjadą, pomierzą, no i projektowanie też zamówiliśmy u nich na miejscu, bo wiem z opinii tam w internecie, że ten program czasami bywa do projektowania problematyczny i tak dalej, a myślę, że tam na miejscu z pomocą kogoś, kto się na tym dobrze zna i gdzie będziemy mogli, wiecie, wszystko zobaczyć, dotknąć, obejrzeć tak na żywo, będzie dużo fajniej, a nie jest to, wiecie, jakiś wygórowany koszt zamówienia takiego projektowania. Nie powiem wam dokładnie, ile to teraz nas będzie kosztować, bo to też zależy od tego, gdzie mieszkacie, jak daleko od IKEA. Ale no, ale zdecydowaliśmy się na tą opcję, bo możecie też wybrać opcję projektowania i pomiaru w domu i że w domu wam projektują. No ale ja uważam, że lepiej być tam po prostu na miejscu. Lusia, zaraz mi wpadniesz. Dobra, to tyle by było w tym vlogu i tak będzie długi. Dziękuję wam, że jesteście z nami. Subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco. Kochani, i do usłyszenia w następnym vlogu, a ja lecę się ogarnąć, bo jest rano, naprawdę rano. Cześć. Pa.